Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Oczywiście przed na osadzie, jak widzicie, dalej jest wrzesień, dalej duszę wrzesień. No bo jest fajna robota dzisiaj. Mogłem to na wiosnę zrobić, ale stwierdziłem, że zrobię teraz, bo jest fajna trawa. No oczywiście świeże pościęcie, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. Oczywiście sobie wrzucę zakres drugi. Naleję sobie gnojówki. Bo ta beczka jest wypożyczona, tak? Jak dobrze pamiętam. Tak, beczka jest wypożyczona. A i to na mleko miałem zwrócić, ale to po odcinku zwrócę, bo zapomniałem. Bo plan jest rozlać dzisiaj gnojowicę na łące i ją zaorać. No i może jak starszy czas to zabronować. Albo na wiosnę będę bronował, zobaczę. Zobaczę jak w ogóle zejdzie mi ten odcinek. Bo jest pierwsza minuta już odcinka. No a wiadomo, no trochę będę rozlewał. Znaczy... Trochę, no to dosyć szybko się rozleje, bo to jest 12 metrów, więc dosyć szybko poleci. No to jest odcinek na czwartek? Albo na piątek. Na piątek chyba. Gdzie to jest rozlane? A tak to jest rozlane, no dobra. To jest zrobię poprzecznik, żeby z tych krzaszorów wyjechać. Daję na auto, bo nie chcę mi się kombinować z tymi dawkami. A ile wyleje, tyle wyleje. Dobra, w sumie mogę w tą stronę nawet rozlewać sobie. Oj, trochę za blisko przejechałem tu. Patrzcie jak to szeroko w ogóle daje. To beczka nie powinna tak szeroko dawać, no ale no dobra, jak już jest tak ustawiona. Niech tak sobie już leje. Już ja tego nie będę zmieniał w plikach. A mógłbym zmienić tę szerokość. Bo ona tak powinna... No na pewno nie powinna 12 metrów, tylko to jest 5 metrów gdzieś. Ale dobra już. Czyli ta beczka będzie bardzo długo ze mną, bo ja ją planuję kupić. 6000 litrów. Na początek starczy do 60, jak widać ładnie to idzie. Oczywiście. No jeszcze jedną beczkę trzeba tutaj będzie wylać, więc fajnie, fajnie. A resztek gnojowicy? A co z resztą gnojowicy zrobię? Nie wiem. W sumie tak teraz sobie pomyślałem. Że skoro tu ma być łubin, no to nie potrzebowałem tego azotu. Ale dobra, no przecież wyleję, no bo już mi się powoli obora zupełnie. Bo ile mam jeszcze tej gnojowicy? 19 000 litrów. No, teraz szóstkę wezmę. Tarirara. Okej. Można i tak. Debo. Czekaj, czekaj, co tam się? No tu się kłótnia zrobiła znowu.
Kilek. Dobra, jadę to rozlać. A gdzie resztę? Gdzie resztę gnojowicy wyleję, to nie wiem. Tutaj na tym polu pewnie, tutaj poprzeczne chcę tylko rozleję. Bo mam jeszcze 13 tysięcy litrów, ale to... Po żniwach będę rozlewał. O, po żniwach, no bo jest teraz 12 tysięcy litrów. Ja to po żniwach sobie raz rozleję, a po żniwach po rzepaku. No, myślę, że po rzepaku dobra będzie gnojowica i potem to talerzówką przyciągnąć. A może talerzówkę wreszcie sobie kupię, o. Oj, dzieci, dzieci. Dwa przejazdy i będzie rozlany, więc spoko. No i zaraz będzie orka, oreczka, runia. Nie no, siódkę sobie tu zostawię, to mówię, miniaturki trzeba zrobić. A jest 7 minuta, więc chwilę sobie położę. Chwilę sobie pojeżdżę tu z pługiem i będzie dobrze. Dobra, rozało, rozało. Dolewa coś tej gnojowicy? Nie, tylko tekstura leci, ale nic nie. Tarirara. No i jadzie morać, bo tą piątką fajnie idzie. Czekaj, ile z tym pługiem będzie jechał? Myślę, że na jedynce. Dość fajne obro. Ty, bo dość duże. Na polowej trójce sobie pojadę. Tutaj siedzisz sprzętny. A, bo pługę można 12, ale dobra. No tak, 12, no to sobie ustawię tą trójkę, żeby go piłować na 2400. O, żebym krzywo wjechał. Dlatego sobie GPS-ka włączyłem dalej, żeby trochę, żeby to naprostować. Ciekawe tam się dzieje na Discordzie. Ja wiem, że to później przeczytać sobie, bo tam się kłócą, bo dość mocno. Oczywiście GPS off, no bo... Wiadomo, czwórka nie ma GPS-a. A na wiosnę będą nowe nowetki, a listopad czy będę pokazywał? Szczerze mówiąc, to nie. Nie wiem. Bo to jest dość ciężki temat. Czy to będzie dość fajne pole soi, albo sorga jak to woli. Albo łubimy jak to woli. Soja, sorgo, jeden pies. To jest nie so, znaczy nie sorgo, soja albo łubim to samo. W Polsce też się sieje niby soja, ale to takie małe spotykane, bardziej łubin. A tam wyrąbane. Będę mówił soja i tyle. Soja albo łubin, zależy jak mi się będzie chciało. To będzie też fajne pole, z pół hektara będzie jak nic. Tak? Mogę nawet zobaczyć ile w sumie. No szybciej się zapisuj. Pół. O, prawie hektar będzie. To jest 0,54 plus 30. No to jest 84. Jeszcze tego 8.
92 ary. No, prawie hektar. Prawie hektar? No to trochę tu powinno dać. Ale to już będzie nowy komuń to. 90 arów łąka to dosyć dawało tych kostek, bo to dało chyba z 200 kostek, nie, czy 200, no 180 kostek. A każda po 500 kilo? W 90 ton siama chyba dało, jakoś tak. Tylko że siama nie było tutaj na maksa chyba. Fajnie to idzie ta orka, ja zawsze lubiłem orać. Ale nigdy polskim sprzętem, ale tą piątką zarąbiście idzie orka, no bo tym... Tą trójką orałem raz. No tutaj Żyda nawet zrobiłem, nawet nie wiedziałem, ale już dobra, rębane. No tą trójką tylko raz orałem i 60. Cyk. I pyk. Nie no, ale zarobi się ubywa tym pługiem, to już mówiłem. Dobra, wiem, że się powtarzam, ale... Nie. No to... Elegancko. Dobra, uspokoiło się już na Discordzie, widzę. Odcinek na piątek, bo na czwartek będzie M-Creek. No i na sobotę GR Krug znowu i na niedzielę. Na niedzielę Wielmorza. I można powiedzieć, że... Mogę już sobie na poniedziałek sobie nagrywać odcinki. Na spokojnie. Na spokojnie mogę sobie odcinki na poniedziałek nagrywać. Z Choć Balerona. Bo tam już jest po kiszące. Ale teraz safe jest przygotowany, tam tylko wejść i nagrać tak naprawdę. No tam trzeba zrobić wapno i orkę, a to tam będzie fajny odcinek z tego. Jednak wapno i orkę to jest coś, tak? To jest jednak trochę więcej roboty niż tutaj gnojowica i orka. No ja chciałem tą beczkę przetestować sobie, więc jedną... Raz jedno kółko sobie zrobiłem dookoła pola, bo chciałem zobaczyć jak ta beczka daje szeroko i jak to szybko ubywa i... I dwie beczki na to polewałem, pola sobie dwie i pół. No i pięknie to idzie ta orka. Już mi się podoba, nie? Muszę teraz więcej orki robić na tej serii, no bo tak fajnie idzie ta orka tym zestawem. Na pewno muszę talerzówkę sobie jeszcze jakąś ogarnąć, taką z 3 meterki. No może nawet do siuntki talerzówkę, zobaczę. Pomyślę. A może już jakąś większą, taką z 4 metry, żeby już nowy nabytek, jak będzie, jak nowy ciągnik będzie za niedługo. Jak będzie nowy ciągnik za niedługo, to może jakiś nowy... Takaś talerzówka fajna, taka z 4 metry by wpadła. Bo on tam będzie miał ponad 100 koni, więc... Więc takie 3,5 metra uczciwe by pociągła. No ale tam impreza jest na grupie, na Discordzie, więc... Ja sobie później to muszę poczytać, ale na razie nie mogę, bo jest odcinek. 14 minuta. No jakbym chciał robić 40 minut odcinka, to na pewno bym to zaorał, ale... chcę was tak długo piłować? No, chyba nie, no bo... No bo co? Ewentualnie mógłbym dzisiaj przesunąć odcinek... przesunąć. Czas przesunąć do listopada. I potem to sprzedać, bo z jęczmienia i rzepaku 9 ton. Tylko, że nie widzi mi się pod te górki jeździć. Więc chyba tylko wstawkę wam wrzucę w kolejnym odcinku. Jak będzie już wiosna. Bo w kolejnym odcinku już będzie wiosna. Będzie nowy nabytek, czyli nowy siewnik. To wtedy wam po prostu wrzucę tą wstawkę i tyle. Ze sprzedaży. Jak jadę pociągiem, bo prawdopodobnie na pociągach to będzie. A to będzie taka krótka wstawka, tam minutę. Może nawet nie. Tylko sobie pewnie dźwięk wyciszę, a nie wiem, pomyślę jak to zrobię. Dźwięk wyciszę, tylko obraz zmienię i tyle.
Nie wiem, pomyśl. Dobra, nie, jakoś to zrobię. Ładnie sobie idzie ta orka, fajnie sobie idzie. No mówię, tak chcę z 20 minut zrobić odcinka, no bo ja nie chcę też was piłować tym odcinkiem takim długim, żeby orkę cały czas robić. No to jest nudne, no. Wiadomo, że orka schodzi. No ja też nie chcę was piłować 40-minutowe odcinki z orki, tak? A dźwignęły sobie zrobiłem, można powiedzieć, 5 minut. Na bronowania nic takiego nie mam tutaj zaplanowanego, więc. No bronować to ja będę dopiero przed 7, żeby też nie było nudno, tak? Bo wtedy przed 7 tutaj sobie gadę z bronami. Gadę sobie z bronami, potem ładnie to zasieję i zawałuję i to będzie taki chyba cały odcinek. Kolejny. No i na jednym polu tutaj będę sobie działał, no bo to nowe pole to też fajnie, a tamte stare, tamte dwa pola koło grospy to ja sobie zasieję później. Po odcinku mogę. No, a tak zaraz tutaj będzie parę przejazdów i będzie ten klin tutaj, więc będę mógł sobie na wstecznym jeździć. No, dookoła raczej nie ma sensu. Pomyślałem, bo te dłuższe przejazdy zaraz założę, żeby ten klin sobie został po odcinku. Pomyślę, jakoś to zrobię. 17 minuta, no jak chcę tak z 25 minut maksymalnie zrobić. No jak chcę też 20 minut orki, a mógłbym w sumie teraz tak naprawdę. Nie no, w sumie to trochę długo zajdzie, jakbym teraz odczepił pół, pojechał po przyczepy, zawiózł to wszystko, czas przewinął. Nie, to za długo. Ja wolę sobie zrobić w kolejnym odcinku wstawkę, dograć wam, jak sprzedawałem dane uprawy i tyle. A może nawet i za chwilę sobie nagram to, ten odcinek kolejny. No w sumie mam chęć na tego fleta na osadzie. I wtedy już bym miał 2 tygodnie z głowy tą serię nagrane. Wiadomo, jakbym miał czas, to bym sobie dogrywał cały czas odcinki i tak. No jest w ogóle niedziela 24 września, jak widać, 15:36, więc. Więc pomyślę coś. To jest dobry plan. Jakby sobie coś takiego ogarnąć. Jak kolejny odcinek z fleta na osadzie. Dobra, zrobię sobie jednak ten dłuższy przejazd tutaj. I jak to założę, to będę kończył odcinek, bo tamten krótki to sobie zostawię już poza odcinkiem. Do orki. Oj, dzieci, dzieci. No i dobra, ładnie to idzie. No mówię, naprawdę fajnie idzie ta orka. Tutaj może na końcu, może sobie na końcu wyrównam to, ale ja widzę, że dość prosta jest, więc. Chyba na razie nie będę tego nic tutaj ruszał. Tutaj na prosto sobie zrobię. Po co taki dings ma tutaj odstawać? Mogę sobie to na prosto, no chyba że bronami to przyciągnę. Zobaczę. Nie wierzę, że bronami to przyciągnę lekko. Jaka tam impreza jest? Cały czas tylko powiadomienia z Discorda pewnie słyszycie. Bo ja też to słyszę i widzę nawet co tam jest napisane. Znaczy to tam co drugie zdanie tam widzę, co jest napisane, no bo wiadomo, jak jest za długa wiadomość, to tego nie widać. Ale tam co drugą wiadomość sobie widzę tam sobie coś tam napisze ktoś. Znaczy ja wiem kto to pisze, ale. Sobie sprawdzam co drugą wiadomość. A to co nas jest niedolane, ale tu będzie soja. Albo Łubin, jak to woli, to nie będzie tego widać. O, wjechał jeszcze, zdjęcie przesłał jakieś. Ciekawie, ciekawie. Na przykład jak trzy osoby naraz piszą, to tak szybko wiadomości przeskakują, że nawet nie zdążę zobaczyć, co tam jest napisane. Ale później sobie na spokojnie po odcinku to przeczytam. Zawsze.
A ile gram? Już minut 30 minut na tej serii. A bo ja przed odcinkiem to ja tylko sobie zaniosłem siewnik na sklep, którego sprzedam, jak będę kupował nowy. No a tak to. Nie mogę teraz na kanał iść. Bo zostało mi jeszcze. Dobra, 20 minut odcinka, no to w sumie jeszcze jedno kółko zrobię i tyle. Zrobię sobie jedno kółeczko i skończę odcinek i tyle. Bo 16:30 już ciemno się robi. Ciemno się już robi tutaj na tym serii, a wiadomo, trzeba do listopada przewinąć czas, żeby sprzedawać plony. Ja wam stawkę oczywiście nagram z tego. Dojadę tam na tamtą stronę, na tamtą łąkę i będę kończył. A resztę sobie pod odcinkiem założę. Tararara. Ale słabo śledzenie jest, bo bez już. Słabo śledzenie, bo to jest zachmurzenie i taka późna godzina. Jakby nie było tego zachmurzenia, to dużo lepiej by to wyglądało, no ale wiadomo, no. Przez wrzesień, no to. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko, a ja zaraz idę sobie. Może nawet i nagrać kolejny odcinek z tego fleta na osadzie, żeby już było. Bo po tym, zanim ja tu przyjdę, to jeszcze trochę zejdzie. A tak, dziękuję za oglądanie tego odcinka, papa. Pa.